Witamy naszych widzów w styczniowym wydaniu programu Miedziowy Kwadrans. Dziś zapraszamy na rozmowę z profesorem Andrzejem Horbanem. Będzie też o akcji KGHM i pracowników Polskiej Miedzi, dzięki której pomoc uzyskali podopieczni domów dziecka i rodzin z pieczy zastępczej z Zagłębia Miedziowego. Powiemy też, jak Miedziowa Spółka wspiera seniorów. Na koniec zapraszamy na relację z budowy szpitala covidowego, który dzięki wsparciu KGHM powstaje w Legnicy. Zapraszamy. Profesor Andrzej Horban, członek Rady Medycznej KGHM i główny doradca premiera do spraw COVID-19, w rozmowie z Piotrem Chęcińskim, dyrektorem komunikacji korporacyjnej KGHM, tłumaczy m.in. jak to możliwe, że Chiny tak dobrze sobie radzą z pandemią, a w Europie wciąż szaleje koronawirus, oraz czy w 2021 roku wrócimy do normalności. Z naszego punktu widzenia to nie jest pierwsza epidemia, z którą mamy do czynienia. To jest pierwsza epidemia, która aż tak dotknęła przede wszystkim świat, ekonomię i całe życie ludzi poza medycyną. Natomiast ja pracuję w szpitalu zakaźnym już ponad 40 lat i tych przygód z epidemiami mieliśmy dość dużo, nawet w czasie tak relatywnie krótkiego życia. Na tak zwana świńska grypa, która była ostrzeżeniem, że coś takiego może się podziać. Nagle, zresztą też klasycznie, przeskok międzygatunkowy. Nawiązując do pańskiego pytania, czy się może podziać na targu. Jak to możliwe, że Chiny tak dobrze radzą sobie, przynajmniej tak twierdzą, z ograniczeniem zachorowalności, w pewnym momencie już w marcu mówią, że sytuacja jest opanowana, a w Europie mamy do czynienia z pandemią na nieznaną do tej pory skalę? No, inny kraj, inna mentalność, inne metody walki. Region Wuhan to jest 40 milionów ludzi. Mniej więcej tyle, co mieszka w Polsce. Mhm. Bardzo trudno jest zamknąć 40 milionów ludzi w domach. Zaspawać im drzwi, no, jeżeli wychodzą. W Chinach łatwo. No. Śledzenie obywateli przy pomocy bardzo dokładnych aplikacji komórkowych. To jest w Polsce teoretycznie możliwe, bo każdy ma komórkę, gdzieś się tam loguje, ale nie używane. Inna gęstość zaludnienia. Inne zachowanie społeczne. Musi być bardzo zdyscyplinowane społeczeństwo, żeby tego typu rozwój epidemii zahamować. Czyli taki społeczny ordnung, jak kazali być w domu, to wszyscy nie wychodzą. Siedzą w domu, bo taka system, który uczy ludzi posłuszeństwa do władzy. Tak bym delikatnie powiedział. W Europie jest to bardzo trudne do wprowadzenia, czego przykład możemy obserwować na co dzień. Mechanizmy walki z epidemią są generalnie bardzo proste. I nie zmieniły się od wczesnego średniowiecza, kiedy zaczęliśmy to walczyć w miarę nowocześnie, w miarę rozsądnie. Bo albo mamy leki, albo mamy szczepionkę, a jak nie mamy, to mamy izolację. A co jeżeli część, 30% społeczeństw nie będzie chciała się zaszczepić? To co, to będziemy mieli już nie epidemię, tylko endemię. Endemię to znaczy utrzymywanie się tych zakażeń na stałym poziomie. I ludzie, którzy teraz są młodzi, bo ja zakładam, że starsi się zaszczepią, pracownicy ochrony zdrowia się zaszczepią, ponad wszelką wątpliwość wszyscy, którzy pracują z pacjentami z COVID-em, się zaszczepią. Jeżeli się to ludziom tłumaczy, no to nie będą się denerwowali tak bardzo. U mnie w szpitalu właściwie wszyscy powiedzieli, że się grzecznie zaszczepią i się tylko pytają kiedy. Ale my pracujemy z chorymi od 9 miesięcy i dokładnie wiemy, jak to wygląda. No, śmierć z powodu uduszenia się nie jest przyjemna. Mamy mutację koronawirusa, nową mutację, która jest bardzo zakaźna. To też spodziewana wiadomość. Chciałbym już nawet powiedzieć, że rząd się wykazał pewnego rodzaju zdolnością profetyczną przewidywania. To jest klasyka. Szczepionka, która ma być uniwersalna, czy będzie tak jak z grypą, że każdorazowo, co roku musimy się zaszczepić na ten konkretny szczep grypy? Zresztą to jest w ogóle szczep z zeszłego roku, technicznie rzecz biorąc. Pytanie jest bardzo rozsądne.
My tak do końca na 100% tego nie wiemy, bo jeżeli ten wirus mutuje, to może teoretycznie być tak, że ta szczepionka w pewnym momencie przestanie działać. Na razie te wszystkie mutacje, które my widzimy, włącznie z tą nową, jak się wydaje, nie wpływają na efektywność szczepionki. To zobaczymy za czas jakiś, bo to jest za nowa rzecz, ale generalnie rzecz biorąc, na razie dominuje szczep wirusa, przed którym ta szczepionka nas chroni. Więc jeżeli zaczniemy stosować tę szczepionkę, to istnieje bardzo duża szansa, granicząca z pewnością, że ona, ta szczepionka będzie skuteczna, jeżeli ona będzie stosowana tak, jak żeśmy sobie wymarzyli, to znaczy powszechnie i szybko, to istnieje szansa, żeby tę epidemię zahamować na zdającym się akceptować poziomie. Jaki będzie 2021 rok? Jaka będzie ta rzeczywistość? No chciałbym powiedzieć post-covidowa, chociaż to jeszcze chyba będzie covidowa, może na koniec roku będziemy mogli powiedzieć post-covidowa. Będą nowe szczepionki, które będą sukcesywnie dostarczane. Zaszczepimy medyków, zaszczepimy osoby starsze, policjantów, żołnierzy, potem kolejne grupy społeczne. Część ludzi się w ogóle nie zaszczepi, bo nie będzie chciała. W pewnym momencie wystartują samoloty, zaczniemy podróżować po świecie, choć może mniej chętnie, a może bardzo chętnie, bo po tych miesiącach spędzonych w domu aż będziemy się rwać do tych podróży. Ale co się zmieni w naszej świadomości, psychice? Może nic się nie zmieni, może historia pokazuje, że to jest po prostu takie wydarzenie, które przejdzie i będziemy to wspominać jak epidemię dżumy, że to kiedyś było? No, myślę, że to trochę dłużej. Znaczy nie pamiętamy dżumy, ale już o eboli czy o tak zwanej grypie świńskiej już nie bardzo pamiętamy. A w międzyczasie jeszcze żeśmy widzieli parę innych epidemii, które są zapamiętane przez nas zakaźników, ale już do szerokiego ogółu ta informacja nie dotarła. Stale mamy do czynienia z nowymi pateganami, będziemy mieli, ale żeby aż o takim nasileniu, o takiej mocy demolowania gospodarki i naszych stosunków społecznych, no to oczywiście nie spodziewamy się tego w najbliższej przyszłości, więc lepiej pamiętać i zachowywać się w miarę rozsądnie. Przede wszystkim na razie się szczepmy i pamiętajmy o tym, że życie jest relatywnie krótkie i należy je cenić i szanować. KGHM wspiera seniorów w ramach Solidarnościowego Korpusu Pomocy. Pamięta o najstarszych także przy okazji Dnia Babci i Dziadka. Spółka wsparła działania lokalnych organizacji i przekazała seniorom prezenty z okazji ich święta. Upominki i życzenia od uczniów szkół z Zagłębia Miedziowego otrzymało blisko 2000 babć i dziadków na Dolnym Śląsku. Prezenty dla seniorów przekazywane były przy zachowaniu wszystkich obostrzeń sanitarnych. Wolontariusze z KGHM Polska Miedź S.A. i innych stowarzyszeń obdarowali mieszkańców Głogowa, Legnicy, Chojnowa, Kochlic, Prochowic, Gromadki, Jadwisina i Wojciechowa. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za ufundowanie tych wspaniałych prezentów. Będą one przekazane dla naszych seniorów, którzy są babciami, dziadkami, ale są także i prababciami, i pradziadkami i pełnią tą rolę wspaniale. Są z tego dumni, że właśnie mogą być dziadkami i mogą te role pełnić wspaniale. Przede wszystkim mogą cieszyć się takim pełnym zdrowiem w tym jakże sędziwym wieku. Dziękujemy bardzo KGHM-owi, dziękujemy bardzo Fundacji i Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi za ufundowanie tych prezentów. Wszyscy seniorzy są bardzo zadowoleni z każdej pomocy i z każdego dobrego i otwartego serca, które jest w naszą stronę kierowane. W imieniu wszystkich naszych seniorów, wszystkich babci, dziadków, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za tą niespodziankę, za ten prezent. Aż mi łzy w oczach stanęły, naprawdę. Bardzo dziękujemy. W paczkach znalazły się m.in. pojemniki na leki, artykuły kosmetyczne, kalendarze oraz kartki wykonane ręcznie przez najmłodszych mieszkańców regionu. Miedziowa spółka obdarowała i obdaruje jeszcze seniorów dzięki współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami jak Imelda z Chojnowa, Związek Dużych Rodzin 3+ z Legnicy i Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu.
Jesteśmy wolontariuszami i pracownicy KGHM bardzo są zaangażowani, ale dzięki wsparciu takich stowarzyszeń jak tutaj choćby, to jest możliwe do przeprowadzenia. Także stowarzyszenia, NGOsy, ośrodki pomocy społecznej, takie domy dziennego pobytu, to są też partnerzy tego wydarzenia. Piękna współpraca i dziękujemy bardzo za takie zaangażowanie. A my chcemy tylko pokazać, że nie tylko pomagamy dzieciom, młodzieżom, ale dla nas też są bardzo ważni seniorzy, którzy są niesamowici, mają niesamowitą wiedzę, którą przekazują i naszym młodszym pokoleniom. Także dziękuję bardzo. KGHM pomaga najstarszym nie tylko od święta, od kilku miesięcy prowadzi działania w ramach Solidarnościowego Korpusu Pomocy. Wolontariusze Miedziowej Spółki przygotowują m.in. paczki z pomocą żywnościową. KGHM przeznaczyła na pomoc już ponad 400 tysięcy złotych. Do seniorów trafiły pakiety ochronne, a w nich maseczki, płyny do dezynfekcji, broszury informacyjne, a także bożonarodzeniowe paczki żywieniowe. Każdy, kto chce przyłączyć się do działań wolontariuszy KGHM, może to zrobić, wysyłając wiadomość na adres wolontariat@kghm.com. Powiat Legnicki znalazł się wśród 13 innych z terenu Zagłębia Miedziowego, które otrzymały pieniądze od KGHM Polska Miedź na działania związane z rodzinami zastępczymi i domami dziecka. Fundusze te Miedziowa Spółka zebrała podczas wypełniania przez załogę ankiet. Za każdy kwestionariusz, jaki wypełnił anonimowo pracownik, KGHM przeznaczał 5 zł do puli wsparcia. W sumie ankiety wypełniło 8 tysięcy pracowników oddziałów Polskiej Miedzi, co łącznie dało 40 tysięcy złotych. Chciałabym bardzo serdecznie z całego serca podziękować zarządowi KGHM za zorganizowanie tej inicjatywy, dzięki której pozyskaliśmy środki dla naszych rodzin zastępczych, ale także korzystając z tego, do tych podziękowań chcę dołączyć życzenia dla wszystkich pracowników zdrowia, pomyślności i bezpiecznej i spokojnej pracy. Pieniądze te zostały przekazane dla dwóch rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu legnickiego na dofinansowanie zakupu nowych komputerów dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej w tych rodzinach. Obecnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Legnicy jest 78 rodzin zastępczych, w których przebywa 107 wychowanków. Są dwie zawodowe rodziny zastępcze, które opiekują się 6 dzieci. Są też dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze, jedna typu rodzinnego z 8 dzieci i placówka socjalizacyjna z 14 wychowankami. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to wsparcie, z tego względu, że po pierwsze środki, które dzięki tej darowiźnie pozostały w budżecie rodzin, mogły być przeznaczone na zaspokojenie innych równie ważnych potrzeb dzieci w rodzinach, ale także z drugiej strony przez rodziny takie wsparcie jest odbierane jako wyróżnienie i docenienie wysiłku i pracy włożonej w wychowanie dzieci. Kandydaci na rodziny zastępcze wciąż są potrzebni. Powiat Legnicki jest partnerem w realizacji kampanii Mieć Rodzinę, którą w ubiegłym roku zainicjowała KGHM. W ramach tej kampanii realizowana była akcja Pierwsze Urodziny, której celem była zmiana wizerunku rodzin zastępczych i poprzez taki pozytywny odbiór tego wizerunku pozyskanie kandydatów do utworzenia rodzin zastępczych. I mamy nadzieję, że te działania w tym roku też będą realizowane i będziemy mogli się włączyć bardziej aktywnie. Kampanie Mieć Rodzinę na razie spowalniają obostrzenia pandemiczne. Ci jednak, którzy rozważają możliwość bycia rodziną zastępczą, mogą skontaktować się bezpośrednio z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Siedziba centrum jest w budynku starostwa na 3. piętrze. Pod koniec października ubiegłego roku rząd zobowiązał spółki Skarbu Państwa, by w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu włączyły się w realizację rządowej strategii walki z epidemią. Takie zadania dostała też KGHM Polska Miedź S.A., która jest w trakcie realizacji tych dyspozycji. Miedziowa spółka zajęła się przygotowaniem szpitali tymczasowych dla chorych na COVID-19 na Dolnym Śląsku. Gotowy jest już oddział w Wałbrzychu. Spółka wcześniej uruchomiła też oddział w Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubinie. Docelowo w regionie ma przybyć około 200
15 miejsc dla pacjentów borykających się z wirusem SARS-CoV-2. Szpital w Legnicy jest już prawie na ukończeniu, ma być gotowy na 9 lutego. Placówka jest budowana z tak zwanych modułów, które na miejsce dostarczano przed świętami Bożego Narodzenia. W chwili obecnej wykańczamy obiekt. Praktycznie obiekt jest podzielony na trzy podobiekty. Pierwszy jest praktycznie gotowy, pozostałych dwóch jesteśmy na etapie wykańczania i przeprowadzenia prób odbiorowych. Na terenie budowy, gdzie powstała konstrukcja złożona z modułów, pracuje załoga licząca około 100 osób. Wykonawca ma już za sobą budowę takiego szpitala covidowego w Bolesławcu. Wszystkie moduły, z których składa się szpital, są prefabrykowane w Ostrowcu, a potem przewożone na miejsce i składane w całość. Szpital w Legnicy docelowo ma służyć 90 pacjentom. Trafią do niego m.in. ci, którzy w tej chwili są na oddziałach głównej placówki. To będą zupełnie inne jakość, komfortowe warunki, dostosowane z różnych względów, również ze względów takich higieniczno-sanitarnych, ze względów epidemiologicznych, czyli odpowiednie systemy wentylacji nawiewno-wywiewnej. One będą dostosowane do potrzeb oddziału zakaźnego. Natomiast oddział zakaźny w chwili obecnej zajmuje praktycznie cały obiekt, który został opróżniony i oddziały, które dotychczas się w nim znajdowały. Z chwilą przeniesienia pacjentów do nowego szpitala poprzednie oddziały wrócą do normalnego trybu pracy i standardowej liczby łóżek im przypisanych. Nowy szpital modułowy po etapie walki z pandemią koronawirusa będzie cennym obiektem dla legnickiego szpitala. To będzie obiekt, który po COVID-zie, które mamy nadzieję skończy się jak najszybciej, w końcu w tej chwili jest program szczepień u nas realizowany, także mamy nadzieję, że pandemia wygaśnie i wówczas zostanie on zagospodarowany przez nasz szpital, zostaną tutaj otwarte normalne oddziały szpitalne, czyli takiej działalności podstawowej. W legnickiej placówce poza trzema salami chorych głównymi będzie izba przyjęć, pomieszczenia dla personelu i zabiegowe. Docelowo szpital będzie miał 90 miejsc dla chorych na COVID-19. Głównym inwestorem jest KGHM Polska Miedź S.A. O wyposażenie placówki zadba Agencja Rezerw Materiałowych. I to już wszystko, co przygotowaliśmy w styczniowym odcinku programu Miedziowy Kwadrans. Dziękujemy naszym widzom za uwagę. Już dziś zapraszamy na kolejną dawkę informacji związanych z KGHM w lutym.